Wiśni! Postanowiliśmy stworzyć tutaj taką małą arenę biegów przeszkodowych, czyli 6 km biegu, prawie 30 przeszkód dzisiaj ustawionych na trasie. Przeszkód trudnych, technicznych, ale też takich, które jesteśmy w stanie pokonać, mówiąc wprost, od strzała. To jest takie odskocznie od codzienności, po prostu takie sprawdzenie swojej psychiki, swojej fizycznie, jak człowiek potrafi, prawda? No i to jest tak w życiu codziennym pokonywanie przeszkód, jakiś nie też, nie? Nie da się za pierwszym razem, to za drugim albo za trzecim, nie? No a później jak się pokona, to jest satysfakcja z tego, że się pokonało, nie? Chcąc wystartować już typowo, startując o miejsce, to na pewno trzeba kilka miesięcy poświęcić na przygotowanie zarówno biegowe, jak i popracować nad siłą ramion. Bo tutaj bez mocnego chwytu, bez mocnych ramion, niektóre przeszkody są piekielnie ciężkie. Musimy mieć i siłę mentalną, i to myślę, że jest bardzo ważne tutaj, że co nie dobiegnę, to się doczołgam, że tak powiem. Natomiast siła fizyczna, no to jest sport bardzo złożony, czyli tak naprawdę musimy i mieć tą wytrzymałość biegową, i siłę rąk, właśnie nóg, brzucha. Także no bardzo złożony sport, chyba jeden z takich najbardziej wymagających, jeśli chodzi o to, ile rzeczy trzeba połączyć.